Witam serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w drugą część gry Boulder Dash. Poprzednio była pierwsza część, dzisiaj będzie druga część. Jest to wznowienie. Pierwsza część była wydawana w 1984 roku. Ta część jest wydana w 1990 roku. Są to gry takie właśnie z automatów. Należało tutaj, tak jak widzimy, wrzucić pieniążka, no i można było sobie zagrać. Gra dokładnie polega na tym samym, co i poprzednio, czyli chodzimy tym hipkiem, nazwijmy to, zbierając diamenty. Trzeba uważać na spadające głazy, uciekać przed nimi. No gra widać, że jest bardziej troszeczkę zaawansowana graficznie w przeciwieństwie do swojego tam pierwowzoru, tej pierwszej części, która była wydana. Natomiast czy będzie łatwiejsza? Tak się sam zastanawiam w tej chwili. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Spróbujmy zagrać w takim razie. Wrzucam monetę. No i lecimy w takim razie. No nie, powiedzmy. No, to taki samouczek. No to lecimy z tym koksem. Za wysoko tak mam jeszcze problemy z opanowaniem tego pada. Więc czu jest. No, i udało się. Pierwsza część, pierwsza plansza. Dobra, lecimy dalej w takim razie. No, tu trzeba to zepchnąć, może jest nie do końca. Dobra. Coś takiego. O! No tak, i co ja teraz zrobię, słuchajcie, jak to mi spadło. Ale numer, no nic, z tamtej strony się będziemy musieli dostać. Dobra. Muzyczka przyspieszyła, widzę. Dobra. Diamenty na szczęście, słuchajcie, nie powodują, że spadające diamenty. Czy chce, czy nie? Chce. Tylko co mi to dało? W sumie chyba niewiele. O, a jednak dało. Dobra, exit. O! Górą, 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 górą. Dobra, i do końca. Jest. Udało się. No, skomplikowana ta plansza jest. Ta plansza jest skomplikowana. No dobra, lecimy z tym koksem. Skoro tak. O! Tam se kurczę przyspieszył. Pokazuję najpierw, jak wygląda rozmieszczenie poszczególnych diamencików na całej planszy, no i zaczynamy. Oje, no, patrzcie. Gdyby tak dalej grał, to dużo się nagram. Trzeba bardzo tutaj myśleć właśnie, żeby coś się na głowę nie zwaliło. Ale człowiek też chce szybko, no i tutaj właśnie jest taki efekt, jaki widzieliście. Że można to... Dobra. Dobra. Nie będzie. Nie będzie. Gdzie mnie poszedł, co mi zrobił, będzie źle.
Patrzcie, co tu zrobić? O! Uciekamy. No i tutaj będzie ciężko też chyba zwiać. No właśnie. Tak przypuszczałem, myślałem, że zdążę, ale się okazało, że nie zdążyłem. Ojku, jejku. Ciężka ta plansza. Niby gra prosta, ale... ale niestety... O, teraz się nie wysypuje to. Wcześniej się wysypywało. Nie będzie. Nie będzie. Góry sobie przejdziemy. Dobra. Uuu, nie. Kontynuacja. Dobra, wróćmy jeszcze jedną monetę. No dobra. Dobra. Znowu już demo. Ale nie będziemy go oglądać. Już tutaj wiemy, jak przechodzić, także robimy to automatycznie, szybko i bezbłędnie. Dobra. No. Ta plansza taka troszeczkę trudniejsza już. Ja sobie robiłem to. Tak, robiłem to chyba. Tak robiłem. Tu można było wtedy też się załapać. Aha, dalej przychodziłem z tamtej strony chyba. Z tego co kojarzę. Dobra. Dobra. O, co już? Już. No chcę coś. Dobra, chcę wybranie. Nawet. Dobra. To lecimy z tym tu. Ojej, nie no, zablokowałem się znowu. Chciałem właśnie tego uniknąć, no ale niestety nie udało się. Dobra. Lecimy standardowo. Aby szybciej. Aby szybciej. No chcę, załóżmy rozszerzenie czasu. Dobra. To wtedy to spadnie, dobra. Dobra. No dobra. Więc mi to dało. Dalej mam nie zebrane tamte. A nie, tu już mi miga, patrzcie. Chociaż dwóch diamentów nie zebrałem. Jak to możliwe? No dobra, ale skoro mogę na planszę trzecią wyjść, to lecimy z planszą trzecią. No dobra. Ojejku.
tak to jest, jak się nie myśli. No dobrze. Tak. 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 No nie! Nie. No niestety. Człowiek chce szybko i się nie udaje. Dobra. Lecimy. Teraz mi to nie spada. O. Dobra, 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 dobra. 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 O. Okej. Jakoś wybrnąłem z tej niebezpiecznej bądź sytuacji. Teraz słuchajcie tak. O tak. Dobra. 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 Co już? Do wyjścia? Co jest? No i tak ta gra wygląda. No dobrze, już nie będziemy dalej kontynuować. Pokazałem mniej więcej, jak wygląda druga część. Tutaj nie tylko liczy się zręczność, ale i również no pomyślunek. Jak mi wyszło, sam nie ocencie. Jeszcze wpis mi został. Wpisu dokonamy. Także tak mi to wyszło. Dzięki za to, że obejrzeliście ten materiał do końca. Trzymajcie się i zapraszam do kolejnej gry. A jakiej, to wkrótce się okaże. Cześć!